słuchajcie, Aces High, Iron Maiden, Best Riffs Ever. Cały utwór jest zarąbisty, wspaniały, przecudowny, uwielbiam ten utwór. Ja wybrałem riff, który jest tam gdzieś pod koniec utworu. Zagram go. Przed słówkami. Tak, to jest jeden taki z szybszych, troszeczkę skomplikowaniutki, tak odrobinkę i irytujący. Zagram go wolno. Wolno. Zaczyna się wszystko w ogóle od struny piątej, pustej. 0030. I 5-7. Tu jest na trzecim progu. I kończymy frazę 0-2-2 na strunach piąty, czwarty, trzeci. Zagram jeszcze raz wolno, wolniutko. Przybliżę się do kamery jeszcze bardziej. Jeszcze raz, bo patrzę na kamerę. Jeszcze raz wolno. To jest pierwszy motyw. Drugi jest prawie że identyczny. Jeszcze raz, muszę cały zagrać. Tam po prostu jest końcówka. 3, 3, 2, 0, 3, 0, 2. Tylko raz. W poprzedniej był dwa razy zagrany to, a w tym końcowej frazie jest zagrany raz. Myślę, że to jest w miarę jasne. Nie wiem, piszcie w komentarzach, jeżeli coś jest nie tak. Po prostu, jeżeli wiem, że te infografiki byłyby fajne, gdyby przedstawić. Troszkę by mi to wydłużyło postprodukcję, ale myślę, że do odważnych świat należy i warto spróbować przynajmniej z tego gryfu ogarnąć to. Dodatkowo jeszcze oczywiście wspomnę, że bardzo ważne jest tu mnie tutaj. Jest nie za dużo tego tłumienia, bo na przykład jest tłumienie w tej końcowej frazie. Bo musimy od razu stłumić. W pierwszej się kończy dwoma uderzeniami. Od razu jest tłumienie, a w drugiej frazie się kończy jednym. I od razu jest tłumienie. Oczywiście tłumienie jest ważne cały czas, bo te pozostałe struny, żeby nie wybrzmiewały, żeby nas nie wnerwiały te pozostałe, więc to jakby bierzcie cały czas to pod uwagę, że cały czas tłumimy, tylko te struny, które potrzeba, żeby wybrzmiały, na przykład 5-7
Czyli pusta piąta. Żeby wybrzmiały, wtedy odrywamy rękę. Ale odrywamy też na tyle, żeby pozostałe struny były mimo wszystko przytłumione. Piszcie coś w komentarzach, jeżeli coś jest nie tak, albo piszcie nowe sugestie utworów. Im więcej napiszecie, tym lepiej, tym będzie fajniej. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia.